największy wyścig dla dwuletnich ogierów. Z dobrej liny konik na razie jednak się niczym specjalnym nie wyróżniał, ale biegnie z elitą, widać jego trener wie co robi. I uwaga, jest już sygnał do startu i ruszyły. Kto tam wystartuje, dotrwa przepychanka, ale poprowadził oczywiście Milleryt. Milleryt na drugiej pozycji Juve, na trzeciej chyba patrzę, gdzie jest Kenya Dance. Ona galopuje już na drugiej pozycji, no tym razem nie da się nabrać Alex Resnikow, tak jak w poprzednim wyścigu i nie kiedy to czaił się na długi finisz, jeszcze ktoś mu tam przeszkodził. Zobaczymy, ostatnia galopuje Precioza pod Williamem Mongilem, chociaż jeszcze za nią troszeczkę dalej Dangers oraz Tybalt w tej chwili na ostatnim miejscu, a prowadzi lekko w ręku Milleryt pod Wiaczesławem Szymczukiem. Taka taktyka odpowiada Ogierowi i on wyprowadzi na prostą. Za nim Kenya Dance, od pola rozpędza się Hima. Milleryt, Kenya Dance i jeszcze Juve. Milleryt próbuje uciekać, Kenya Dance go atakuje, te dwa konie na razie, od pola Hima. Milleryt ucieka, Kenya Dance się zbliża do niego, czy da radę Milleryt, Kenya Dance, ale Milleryt się dobrze broni, doskonale się broni, jeszcze 50 metrów do celownika, Milleryt, Kenya Dance jednak przyspiesza, Kenya Dance przyspiesza i obejmuje prowadzenie, Milleryt, a tam dobrze Precioza finiszuje, no jeszcze celownik i jednak Kenya Dance lekko drugi, Milleryt blisko niego na trzeciej pozycji, Narrow i przy wewnętrznej Precioza.